Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kontynuujemy wykład dotyczący prezydenta RP. Jak Państwo pamiętacie, skończyliśmy ostatnio na problemach związanych z instytucją kontrasygnatu, instytucją prerogatywy. I dzisiaj te kwestie będziemy kontynuować, będziemy analizować akty urzędowe prezydenta i to, w jaki sposób konstytucja określa zasady ich wydawania. Więc jak Państwo pamiętacie, mówiliśmy o instytucji kontrasygnaty, o artykule 144 Konstytucji. I mówiłem Państwu, że podstawowym założeniem tej instytucji, wprowadzenia jej do Konstytucji, jest założenie takie, że prezydent wprawdzie nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem za swoje akty, ale jeżeli wydaje akty urzędowe, to przenosi tą odpowiedzialność za te akty Konstytucja na premiera w ten sposób, że premier kontrasygnuje, czyli wyraża zgodę na wydanie aktu przez prezydenta i tym samym decyzja premiera o tym, czy kontrasygnuje, czy nie kontrasygnuje akt prezydenta, akt urzędowy prezydenta, no, rozstrzyga odpowiedzialności politycznej premiera przed parlamentem. Jeżeli następnie okaże się, że z takich czy innych powodów akt polityczny prezydenta uznany zostaje przez parlament za taki, który nie realizuje w sposób prawidłowy polityki państwa, no to wtedy parlament może pociągnąć do odpowiedzialności politycznej premiera, nie prezydenta. W ten sposób instytucja kontrasygnaty rozwiązuje problem relacji między egzekutywą a legislatywą, tak, żeby z jednej strony zachować tą podstawową zasadę systemu parlamentarnego, z którą mamy do czynienia, czyli że władza wykonawcza za swoje akty odpowiada politycznie przed parlamentem, w przypadku Polski przed Sejmem, a z drugiej strony, żeby jednak zachować tą zasadę, że sam prezydent nie odpowiada politycznie jako reprezentant państwa polskiego. I jak Państwo zerkniecie do artykułu 144 Konstytucji, to ten przepis po pierwsze wyraża zasadę kontrasygnaty, czyli że akty urzędowe prezydenta są kontrasygnowane. Następnie wskazuje na domniemanie kontrasygnaty. Następnie mówi w ten sposób, że wyjątkiem od kontrasygnaty, czyli takimi aktami, takie akty, które nie wymagają kontrasygnaty, są wymienione w artykule 144 ustęp 3. Te akty wymienione w artykule 144 ustępie 3, tam w 30 punktach są wymienione różnego rodzaju akty urzędowe prezydenta, to są wyjątki od zasady kontrasygnaty, to są tak zwane prerogatywy. Prerogatywa to jest akt prezydenta, który nie wymaga kontrasygnaty. Teraz kluczowe z punktu widzenia całej tej instytucji jest zdanie pierwsze artykułu 144 ustęp 2. Akty urzędowe prezydenta wymagają dla swej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów. To sformułowanie dla swej ważności oznacza, że jeżeli prezydent wyda akt urzędowy, ale on nie zostanie kontrasygnowany, to taki akt jest nieważny, nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Innymi słowy, ta kontrasygnata premiera jest konieczna dlatego, żeby ten akt prawny zaczął funkcjonować w obrocie prawnym, co jakby jest zgodne i wynika logicznie z samego założenia, że skoro premier ma ponosić odpowiedzialność polityczną za akt prezydenta, no to musi mieć jakiś wpływ na ten akt. Nie ma bezpośredniego wpływu na treść tego aktu, bo to prezydent określa treść. Zaraz będziemy mówić dokładnie, jakie to akty prezydenta tutaj mogą wchodzić w grę, jakie akty urzędowe.
ale ma wpływ na jego ważność. Jeżeli odmówi kontrasygnaty, w taki akt nie będzie ważny, nie będzie wchodził do obrotu prawnego. W związku z tym możemy powiedzieć tak, że jeżeli nie prezydent wydaje jakiś akt urzędowy niewymieniony w artykule 144 ustęp 3, to taki akt będzie podlegał kontrasygnacie. Niezależnie od tego, czy ten akt urzędowy został wprowadzony przez samą konstytucję, czy przez ustawę, zawsze będzie podlegał kontrasygnacie. Co jest istotne? Istotne jest również to, że tego katalogu z artykułu 144 ustęp 3 nie może rozszerzyć ustawa zwykła. Czyli nie może być tak, że ten zakres wyjątków, które wskazują na prerogatywy prezydenta, zostanie rozszerzony ustawą zwykłą. Na przykład ustawodawca dojdzie do wniosku, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe kompetencje prezydenta, których nie przewidywała konstytucja w 97 roku, wtedy kiedy wchodziła w życie. No i w związku z tym konieczne jest rozszerzenie prerogatywy prezydenta na jakieś inne akty urzędowe. Takiej możliwości nie ma. Ewentualne rozszerzenie prerogatyw prezydenckich wymagałoby zmiany artykułu 144 ustęp 3. Jest wprawdzie w doktrynie wyrażona taka koncepcja tak zwanych prerogatyw pochodnych, czyli mówi się tak, że jeżeli jest jakaś prerogatywa w konstytucji wyrażona, to pewna czynność prezydenta, która jest ściśle związana z tą prerogatywą, która jakby wynika z zrealizowania tej prerogatywy, też jest objęta prerogatywą i nie wymaga kontrasygnaty. Za chwilę na przykładach postaramy się tutaj przeanalizować tą kwestię. Z góry jednak mówię, że ta koncepcja tych prerogatyw pochodnych raczej jest odosobniona, to znaczy nie jest podzielona przez większość doktryny. I jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to Trybunał stoi też na stanowisku, że te wyjątki, te prerogatywy należy interpretować ściśle. To znaczy tylko tam, gdzie jest to wymienione w Konstytucji, w artykule 144 w ustępie 3, można przyjąć, że to chodzi o prerogatywy. Co to jest, na czym polega prerogatywa? No, prerogatywa polega na tym, że prezydent samodzielnie wydaje akt urzędowy. Nie wymaga to zgody prezesa Rady Ministrów, ani jakiegokolwiek innego organu. Będę jeszcze o tym mówił za chwilę. Istnieje taki problem, szczególnie współcześnie się pojawiający, czy w sytuacji, kiedy prezydent wydaje prerogatywę, może to robić całkowicie dowolnie, to znaczy nie jest uwarunkowany żadnymi czynnikami prawnymi, bo to jest jego prerogatywa, czy też jednak jest w jakiś sposób związany, czy z konstytucji wynikają jakieś warunki, których prezydent musi przestrzegać, wydając prerogatywę. No i oczywiście pojawia się też pytanie, czy prerogatywa podlega jakiejś kontroli, na przykład kontroli sądowej. Zwróćcie Państwo uwagę, że te prerogatywy mają bardzo różny charakter. Począwszy od zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu, poprzez inicjatywę ustawodawczą, poprzez, powiedzmy sobie, powoływanie sędziów, czy stosowanie prawa łaski, aż po, powiedzmy, no nie wiem, zrzeczenie się urzędu, czy powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Także to są bardzo różne akty urzędowe. Tradycyjna nauka prawa konstytucyjnego przyjmuje, że no, prerogatywa prezydenta to jest jakaś taka, można powiedzieć, pozostałość władzy monarszej, oczywiście w cudzysłowie, ale że jest to taki akt prezydenta, który prezydent podejmuje w sposób nieskrępowany. To znaczy on sam decyduje o tym, czy taki akt urzędowy wykonać i w zasadzie nie można prezydenta oceniać, ani wymagać od niego, żeby kierował się jakimiś dodatkowymi wymogami wtedy, kiedy taką prerogatywę wykonuje. No i oczywiście można tutaj wskazać sytuacje, w których to tradycyjne podejście jak najbardziej jest aktualne. Na przykład wtedy, kiedy prezydent wykonuje inicjatywę ustawodawczą.
To, czy prezydent zdecyduje o tym, żeby wystąpić z projektem ustawy, czy też nie, powinno pozostawać tylko w gestii prezydenta. Nie można ani prezydenta w żaden sposób zmusić do tego, żeby tą inicjatywę wykonał, ani w zasadzie nie powinno się w jakichkolwiek kategoriach prawnych oceniać tego, że prezydent w danym przypadku nie wykonał inicjatywy ustawodawczej. Co najwyżej można prezydenta rozliczać politycznie, w sensie takim, że jak na przykład startuje w następnych wyborach prezydenckich, to można jego działalność oceniać z punktu widzenia tego, czy realizował prawidłowo tą kompetencję do inicjowania, do składania projektów ustaw, czy też tego nie robił. I takich prerogatyw można by wskazać więcej, na przykład, nie wiem, powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, choć tu mogą się pojawiać już pewne uwarunkowania. Może być tak, że ustawa zwykła może ograniczyć kompetencje prezydenta. Na przykład ustawodawca zwykły może uzależnić powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od jakichś określonych warunków, na przykład od tego, żeby nie był karany. Wtedy, jeżeli ustawodawca wprowadzi taki przepis, że członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może być tylko osoba, która nie była karana, no to wtedy to jest wymóg, który wiąże prezydenta. Prezydent nie może na przykład powiedzieć w ten sposób, że ponieważ to jest jego prerogatywa, to on swobodnie będzie wykonywał tą prerogatywę w taki sposób, że nie będzie się liczył z warunkami ustawodawcy. Że nawet jeżeli ktoś był karany, ale prezydent uważa, że się świetnie nadaje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to on nie wykona tej, nie będzie tego warunku przestrzegał. Innymi słowy, może być tak, że czasami konstytucja lub ustawa wprowadzają pewne wymogi formalno-prawne, które będą ograniczały sposób wykonywania prerogatywy przez prezydenta. Jeżeli robi to konstytucja, no to jest to oczywiste i zrozumiałe. To są jakieś przepisy, które stanowią lex specialis w stosunku do artykułu 144 ust. 3. Przykładowo prezydent powołuje prezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród dwóch sędziów Trybunału wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie może, wykonując tą prerogatywę, nie może powołać prezesa, wskazać prezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród innych osób, albo takich, które na przykład w ogóle nie są sędziami, albo takich, które są sędziami, ale nie zostały wskazane przez Zgromadzenie Ogólne. Nie może się powołać na to, że to jest jego prerogatywa, że on ma nieograniczoną władzę, wykonując prerogatywę i w związku z tym zrobi tak, jak będzie uważał. No tutaj są pewne ograniczenia. Bardziej problematyczne są sytuacje, w których prezydent wykonuje swoją prerogatywę i robi to, i te ograniczenia miałyby wynikać z ustawy. Znaczy, można wskazać takie przypadki, gdzie wydaje się, że te ograniczenia ustawowe nie budzą wątpliwości. Na przykład właśnie to powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, ustawodawca zwykły może wprowadzić pewne wymogi, na przykład takie, że to musi być osoba pełnoletnia, musi mieć zdolność do czynności prawnych, nie może być karana. I wydaje się, że jeżeli ustawodawca wprowadzi takie wymogi, to prezydent będzie tutaj związany tymi wymogami i nie będzie mógł wykonać tej prerogatywy w sposób taki, który by pomijał to, co robi ustawodawca. Ale pojawia się na przykład takie pytanie, czy gdyby ustawodawca wprowadził taki wymóg, że na przykład prezydent może powołać członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spośród kandydatów, którzy legitymują się co najmniej 5-letnim stażem pracy w jakiejś telewizji publicznej czy prywatnej, wszystko jedno. Czy taki wymóg, gdyby ustawodawca wprowadził, to nie byłby to wymóg ograniczający prerogatywę prezydenta w sposób sprzeczny z konstytucją? Czy to nie byłoby nadmierne zawężenie kompetencji prezydenta, skoro konstytucja przewiduje w artykule 144 ust. 3 punkt 27, że to prezydent ma decydować o tym, kto będzie zasiadał w Krajowej Radzie. I teraz
Można by powiedzieć tak, że ustawodawca zwykły może wprowadzać pewne ustawowe ograniczenia wykonywania przez prezydenta prerogatywy, ale tylko wtedy, jeżeli to znajduje jakieś bezpośrednie uzasadnienie w innych przepisach konstytucji. Czyli na przykład prezydent nie może powołać na sędziego osoby nielegitymującej się wyższym wykształceniem prawniczym, bo jak się popatrzy na całokształt przepisów dotyczących powoływania sędziów, artykuł 179 dotyczący wniosków Krajowej Rady Sądownictwa, artykuł 178 dotyczący sędziego samego i tak dalej, no to z tego wynika, że to musi być, że ustawodawca zwykły może taki wymóg wprowadzić, że sędzią może przez prezydenta, na sędziego może zostać powołana tylko osoba, która ma wyższe wykształcenie prawnicze. W przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no, mielibyśmy już kłopot z tym, żeby uzasadnić na gruncie konstytucji taki wymóg, że członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji musi mieć co najmniej 5-letni staż w telewizji publicznej czy prywatnej. Byłby kłopot, żeby znaleźć takie przepisy konstytucji, które by uzasadniły wprowadzenie takiego warunku w drodze ustawy zwykłej. Dalej trzeba też pamiętać o tym, że niektóre z tych prerogatyw mają bezpośredni wpływ na prawa i wolności jednostki. No i tutaj pojawia się dodatkowe pytanie, mianowicie takie, czy prezydent wykonując prerogatywę musi się kierować wymaganiami, o których mowa w artykule 31 ust. 3 Konstytucji. Czyli tam macie Państwo te wszystkie sformułowane podstawowe wymagania dotyczące ograniczenia praw konstytucyjnych. Kiedy w ogóle władza publiczna może ograniczać prawa konstytucyjne. Na tle tego pytania no, toczy się w Polsce taki spór, który pewnie się będzie toczył dalej, chociaż niedługo Trybunał Konstytucyjny ma wydać w tej sprawie orzeczenie, ale myślę, że ono wprawdzie przesądzi konkretną sprawę, ale nie przesądzi samego problemu, nie rozstrzygnie go. Mianowicie spór dotyczący powoływania sędziów. Spór polegający na tym, że zgodnie, o czym będziemy zresztą mówić na wykładach, zgodnie z artykułem 179 Konstytucji prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i teraz powstaje pytanie, czy prezydent może odmówić, nie uwzględnić takiego wniosku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przepraszam, Krajowej Rady Sądownictwa, już tutaj gdzie ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji gdzieś zakodowała. Krajowej Rady Sądownictwa oczywiście. Czy może odmówić, jeżeli Krajowa Rada występuje z takim wnioskiem do prezydenta o powołanie na stanowisko sędziego? A jeżeli może odmówić, to czy ta odmowa jest całkowicie nieskrępowana? Czy ustawodawca zwykły może wprowadzić pewne ograniczenia do wykonywania tej prerogatywy przez prezydenta? Spór dotyczy takiej sytuacji, która się zdarzyła, czy miała miejsce w latach 2000, o ile pamiętam, 2007-2009. Ponieważ do roku 2007 prezydent w zasadzie ukształtowała się taka praktyka, że prezydent powoływał na stanowiska sędziowskie kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa i nie kwestionował tych kandydatów. Prezydent Kaczyński postanowił badać te kandydatury i merytorycznie i ewentualnie odmawiać powołania, jeżeli uznał, że z jakichś powodów kandydat się nie nadaje. I rzeczywiście zaczął stosować taką praktykę, że co do niektórych wniosków odmawiał. W sumie chyba 10 czy 12 osób, które kandydowały albo do sądu w ogóle, do sądu rejonowego, albo które kandydowały do sądu wyższej instancji, będąc już sędziami, przeszły całą procedurę tą przez Zgromadzenie Ogólne Sądów, przez Krajową Radę Sądownictwa, zostały przedstawione prezydentowi jako kandydaci. Prezydent wydał takie postanowienie, w którym odmówił ich powołania. No i na tym tle zrodził się spór zresztą taki wielowątkowy co do tego, czy prezydent zachował się tu w zgodzie z Konstytucją, ale jeden z fragmentów tego sporu, który się zakończył złożeniem skarg konstytucyjnych do Trybunału, były zarzuty stawiane przez sędziów, którzy chcieli awansować do sądu wyższej instancji, ewentualnie osób, które starały się dostać dopiero do sądu,
Zarzuty dotyczące przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, mianowicie ci sędziowie bądź kandydaci postawili taki zarzut, mianowicie powiedzieli tak, że oni starali się o dostęp do służby publicznej, jaką niewątpliwie jest stanowisko sędziego. Równy dostęp do służby publicznej gwarantuje im artykuł 60 Konstytucji, który mówi, że każdy ma dostęp na takich samych zasadach do służby publicznej. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ten przepis, ten artykuł 60 nie gwarantuje tego, że ktoś się dostanie, ma prawo do objęcia stanowiska w służbie publicznej. Ustawodawca może stwarzać różnego rodzaju ograniczenia przy dostępie do służby publicznej, ale w ramach tych ograniczeń musi być zagwarantowany jednakowy dostęp wszystkich kandydatów, którzy spełniają określone warunki. Ci sędziowie mówią, że w ich przypadku to zostało naruszone, dlatego że wnioski, które w ich sprawie Krajowa Rada Sądownictwa złożyła do prezydenta, prezydent rozpatrywał prawie 2 lata i ten okres wahał się od kilkunastu miesięcy do prawie 2 lat. I po 2 latach prezydent wydał takie zbiorcze postanowienie, w którym jednym zdaniem napisał, że odmawia powołania. Nie przedstawił żadnego uzasadnienia tego swojego aktu, nie powiedział, dlaczego odmawia powołania. No i zdaniem tychże kandydatów to po pierwsze narusza ich prawo równego dostępu do służby publicznej, bo oni nie wiedzą, dlaczego nie mogą objąć stanowiska sędziego. Władza publiczna się z tego nie tłumaczy. Dalej nie wiedzą, jakie były przyczyny odmowy. Patrząc na ustawę o ustroju sądów powszechnych i na to, jakie warunki musi spełnić kandydat na sędziego, te warunki w większości mają taki charakter sztywny. Jednym z niewielu takich warunków ocennych jest wymóg posiadania nieskazitelnego charakteru. No więc zakładają, że być może prezydent tutaj zakwestionował tą nieskazitelność charakteru, ale ponieważ nie napisał, na czym ona polega, no to w takim razie oni się czują jako osoby, które są postawione pod pewnym pręgierzem swoich środowisk zawodowych, bo okazuje się, że nie są godni, żeby być sędziami, nie wiadomo dlaczego. No i generalnie zarzucają też naruszenie swoich dóbr osobistych. Domagają się w związku z tym, żeby po pierwsze ustawa o ustroju sądów powszechnych wprowadziła wymóg uzasadnienia przez prezydenta takiej decyzji, po drugie poddania jej kontroli sądowej. No i na tym tle toczy się spór. Jest taka sprawa rozpatrywana przez Trybunał, niedługo pewnie będzie orzeczenie w tej sprawie o sygnaturze SK 37 na bodajże 08, o ile pamiętam. I spór, zresztą w doktrynie też komentowany, spór, który się toczy w ten sposób, że uczestnicy tej sprawy przed Trybunałem przedstawili różne stanowiska. Spór polega na tym, że z jednej strony jest prezentowany taki pogląd, że prezydent w ramach wykonywania swojej prerogatywy jest całkowicie niezależny i może w związku z tym odmówić na przykład powołania kogoś na stanowisko sędziego i nie można w żaden sposób oceniać tej odmowy, ani ustawa zwykła nie może sformułować żadnych dodatkowych warunków, które by zobowiązywały prezydenta na przykład do przedstawienia pisemnego uzasadnienia, dlaczego danego kandydata nie powołuje na stanowisko sędziego. No i spór i stanowisko drugiej strony, która mówi, że prezydent podlega jako organ władzy publicznej tym samym wymogom konstytucyjnym, o którym mówi artykuł 37 ust. 3. W związku z tym, jeżeli ogranicza jakieś prawa konstytucyjne obywateli, to musi spełniać wymogi sformułowane w tym przepisie. Żeby w ogóle ustalić, czy prezydent te wymogi realizuje, czy nie, to podstawowym tutaj warunkiem jest wymagany, by prezydent uzasadnił swoje rozstrzygnięcie. Jeżeli jego rozstrzygnięcie określa sytuację prawną obywatela, ogranicza jego prawa konstytucyjne, powinien przedstawić swoje uzasadnienie tego rozstrzygnięcia i prezydent nie jest tutaj, nie powinien być inaczej traktowany niż wszystkie inne organy władzy publicznej. Z faktu, że jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego, nie wynika, żeby prerogatywy mogły być realizowane w taki sposób, jak były realizowane w okresie monarchii absolutnej czy monarchii konstytucyjnej kompetencje prezydenta.
Tu trzeba jeszcze dodać do tego, że sprawa jest o tyle skomplikowana, że te prerogatywy mają bardzo różny charakter i w pewnych przypadkach no, można nawet postawić taką tezę, że z samej istoty prerogatywy wynika, że prezydent nie będzie jej uzasadniał. Czy tak mi się wydawało, że coś takiego wynika. Spójrzcie Państwo na przykład na prawo łaski. Prawo łaski to jest prerogatywa prezydenta. Prerogatywa, która ukształtowała się kilka tysięcy lat temu i przysługiwała monarchom w różnych etapach rozwoju monarchii, łącznie jeszcze z monarchią konstytucyjną. I prawo łaski polega na takim założeniu, czy opiera się na takim założeniu, że wymiar sprawiedliwości, choćby nie wiem, jak był gwarantowany konstytucyjnie, choćby wszystkie gwarancje niezawisłości sędziowskiej, sprawiedliwości proceduralnej, inne gwarancje, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, były spełnione, te gwarancje, to i tak ten wymiar sprawiedliwości może się czasami pomylić. Pomyłka może polegać na tym, że albo orzeknie się o winie kogoś, kto jest niewinny, albo może polegać na tym, że przy wymierzaniu kary będzie się brało pod uwagę takie czynniki, które de facto nie powinny być brane pod uwagę i ta kara będzie karą niesprawiedliwą. I w związku z tym w takich szczególnych sytuacjach przewidziany jest akt łaski prezydenta, czyli sytuacja, w której mamy prawomocne orzeczenie sądu w sprawie karnej, skazujące kogoś za popełnienie przestępstwa i teraz prezydent, nie kwestionując tego orzeczenia, przyjmując, że to prawomocne orzeczenie jak najbardziej wiąże wszystkie strony, wszystkie organy władzy publicznej, należy go respektować. Pomimo tego prawomocnego orzeczenia prezydent wydaje akt łaski, czyli ułaskawia albo w ogóle osobę uwalnia od kary, co nie znosi tego orzeczenia. To znaczy to orzeczenie jest dalej prawomocne, dalej się uważa, że fakty podane w tym orzeczeniu zostały udowodnione. Prezydent nie kontroluje tego orzeczenia w trybie instancyjnym, nie w jakiś sposób, ani w trybie kasatoryjnym go nie uchyla, ale po prostu swoim aktem łaski znosi to orzeczenie sądu, albo w całości, albo tylko w części, na przykład co do niektórych kar, na przykład powiedzmy sobie w stosunku do zawodowego kierowcy, któremu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na lat 10, prezydent znosi tą karę, ten zakaz, bo uważa, że na przykład ten kierowca no, gwarantuje to, że nie będzie więcej popełniał przestępstw przeciwko ruchu drogowemu, a jest jednocześnie jedynym żywicielem wielodzietnej rodziny i w akcie łaski znosi. Taki słynny przykład aktu łaski, którego się od prezydenta domagano, to był taki przykład, jak ktoś z Państwa oglądał film Dług. Tam chodziło o taką sytuację, że bohaterowie tego, zresztą opartą na autentycznych wydarzeniach, że dwóch przedsiębiorców, którzy byli szantażowani przez gangsterów, w końcu jednego z nich zabiło, za to poszli do więzienia na długoletnie kary, no i domagano się od prezydenta, żeby w akcie łaski te kary im darował, czy na przykład ta słynna historia, że pamiętam, w takiej małej miejscowości gdzieś na Mazurach chyba, czy gdzieś, gdzie doszło do samosądu na jednym z takich osób, które terroryzowała małą miejscowość, też domagano się od prezydenta, żeby po orzeczeniu sądu, który musiał wydać wyrok skazujący, nie mógł odstąpić od wymierzenia kary w świetle kodeksu karnego, żeby prezydent ułaskawił. No i teraz mówi się tak, to prawo łaski z istoty swojej polega na tym, że operuje pewnymi kryteriami niewymiernymi, pewnymi kryteriami takimi, powiedzmy sobie, no, które trudno jest uchwycić i trudno byłoby żeby prezydent stosując prawo łaski jakoś szczegółowo uzasadniał, dlaczego to prawo łaski stosuje. Z kolei przeciwnicy takiego rozwiązania mówią, no właśnie powinien to robić, dlatego żeby nie było tak, jak się to zdarzało chyba prezydentowi Wałęsie, który ułaskawił jednego z takich gangsterów dosyć znanych w latach 90. No bo właśnie to nie wymagało uzasadnienia, nie trzeba było się jakoś zastanawiać. Jeszcze inni mówią tak, że z prawem łaski trzeba bardzo uważać, bo znosząc, darując kary, czasami można zwolnić przestępcy z wykonywania pewnych obowiązków, na przykład na rzecz osób pokrzywdzonych popełnieniem tego przestępstwa, więc ten akt łaski może oddziaływać niekorzystnie na inne podmioty. Innymi słowy, nie przedłużając tej charakterystyki, wniosek z tego jest taki, że trudno jest jednoznacznie określić, jakie warunki ustawowe
można narzucić prezydentowi przy wykonywaniu prerogatyw ze względu na bardzo zróżnicowany ich sposób. Są takie prerogatywy, których w ogóle ustawodawca nie powinien w żaden sposób dodatkowo ograniczać, na przykład inicjatywa ustawodawcza, czy też takie prerogatywy związane z pewnymi kompetencjami kreacyjnymi prezydenta, na przykład powoływanie i odwoływanie członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ale są takie prerogatywy, w szczególności te, które dotyczą praw i wolności człowieka, tam gdzie prezydent poprzez swój akt urzędowy dokonuje określenia pozycji prawnej jednostki i bardzo często ogranicza jej prawa konstytucyjne, gdzie toczy się spór na ten temat, czy te prerogatywy dotyczące praw i wolności człowieka nie powinny być jednak ograniczane przez ustawodawcę zwykłego i czy podstawą do takich ograniczeń jest artykuł 31 ust. 3, dlatego, że jeżeli nie wprowadzi się takich ograniczeń, to możemy dojść do takiej sytuacji, że prezydent będzie jedynym organem władzy publicznej, który ograniczając prawa człowieka na terytorium Rzeczypospolitej nie będzie podlegał tym wymaganiom, o których mówi artykuł 31 ust. 3 Konstytucji. A te, jak się wydają, mają charakter powszechny ze względu na powszechny charakter praw człowieka. Także stąd z prerogatywami jest pewien kłopot. Oczywiście jest też kłopot z tym, czy prerogatywa może podlegać kontroli sądowej. Ten problem powstał między innymi na tle tego kazusu sędziów, którzy nie zostali powołani przez prezydenta. Oni te postanowienia prezydenta, w których prezydent odmówił ich powołania, zaskarżyli do sądu administracyjnego. I sąd administracyjny, wojewódzki sąd administracyjny odrzucił te skargi, powiedział, że to są, że on nie ma kompetencji, nie jest legitymowany. To jest zresztą taka cecha charakterystyczna, jak Państwo będziecie stosować, uczyć się różnych procedur. Jeżeli przed sądem sąd wydaje takie postanowienie o odrzuceniu jakiegoś środka procesowego, wniosku, skargi, zażalenia, czegokolwiek, jak mówi, że odrzuca, to znaczy, że nie jest w ogóle kompetentny, nie, w jego zakresie właściwości nie mieści się rozpatrywanie takiej sprawy. I Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił te skargi tych sędziów. Powiedział w ten sposób, że sąd nie ma legitymacji do tego, żeby oceniać akty prezydenta, bo to są prerogatywy. Tutaj sąd powołał się na takie ukształtowane swoje orzecznictwo, które ukształtowało się na tle aktów urzędowych prezydenta odmawiających zgody na zrzeczenie się obywatelstwa. W świetle konstytucji, jeżeli ktoś jest obywatelem polskim i chce się zrzec obywatelstwa, musi uzyskać zgodę prezydenta. Bez zgody prezydenta nie można się zrzec obywatelstwa polskiego. I teraz wiele osób, które się z różnych powodów zrzeka obywatelstwa, niektórzy z powodów, nie wiem, podatkowych, inni z powodów jakichś ideowych, różnych, nie zawsze uzyskują taką zgodę. Odmowa oznacza, że ktoś jest nadal obywatelem polskim. I takie odmowy, takie postanowienia prezydenta o odmowie były skarżone do sądów. I sądy od praktycznie początku funkcjonowania sądów administracyjnych stały na stanowisku takim, że prezydent, że to jest prerogatywa prezydenta, odmowa zgody na zrzeczenie się obywatelstwa nie podlega kontroli sądowej. W sprawie tych sędziów sąd wojewódzki też podobnie uzasadnił odrzucenie tych skarg. Natomiast zażalenia, które zostały złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wywoływały postępowanie przed Naczelnym Sądem. I Naczelny Sąd Administracyjny już nie był taki pewien tego wszystkiego i zawiesił postępowanie. To postępowanie w tej chwili nie toczy się, ono jest zawieszone. Z takim uzasadnieniem, że Naczelny Sąd Administracyjny czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego co do skarg konstytucyjnych, które ci sędziowie złożyli. I dopiero jak Trybunał rozstrzygnie te skargi konstytucyjne, Naczelny Sąd Administracyjny podejmie postępowanie i rozstrzygnie ich skargi dotyczące właśnie postępowania prezydenta. Tu widać wyraźnie, że Naczelny Sąd Administracyjny już nie jest pewien, jak oceniać tą instytucję prerogatywy. Nie jest już pewien, czy to rzeczywiście da się tak wprost powiedzieć, że skoro to jest prerogatywa prezydenta, to ona nie podlega ocenie prawnej, a w szczególności nie podlega zaskarżeniu do sądu. No, z drugiej strony zaskarżanie prerogatyw prezydenta do sądu wydaje się dosyć trudne do umiejscowienia w takiej logice konstytucyjnej, to znaczy takiej, żeby prezydent, który wykonuje prerogatywę jako
najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej mógł następnie, ta prerogatywa, akt prezydenta mógł być oceniany przez sąd i żeby sąd mógł na przykład uchylać prerogatywy prezydenta. To się wydaje mało, że tak powiem, no, spójne z czymkolwiek, co na gruncie konstytucji, z tymi podstawowymi zasadami określającymi urząd prezydenta. Natomiast na nakładanie różnego rodzaju wymogów oczywiście już tutaj się mieścić. Innymi słowy, reasumując, do niedawna te prerogatywy nie budziły żadnych wątpliwości. Wydawało się, że pomimo tego, że one są bardzo zróżnicowane, to nie ma co do tego wątpliwości, że to jest akt, który prezydent wykonuje, można powiedzieć, suwerennie. Obecnie to się zaczyna zmieniać. Obecnie zaczyna się mówić, że przy założeniu, że istnieje, w szczególności tam, gdzie chodzi o prawa człowieka, pewien powszechny standard praw człowieka i ten standard oznacza, że ograniczanie praw człowieka musi spełniać pewne określone wymogi, to również te wymogi muszą dotyczyć prezydenta i wykonywania przez niego prerogatyw, bo nawet jeżeli na gruncie konstytucji powiemy, że tak nie jest, no to chociażby na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, którą Polska jest związana, czy na gruncie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, taki pogląd jest nie do utrzymania. No i teraz powstaje tylko pytanie, co to oznacza w przypadku prezydenta, skoro tradycyjnie przyzwyczailiśmy się do takiego poglądu, że prezydent w wykonywaniu swoich prerogatyw jest niczym niezwiązany. I jeszcze jedna kwestia na tle instytucji prerogatywy, mianowicie niektóre te punkty artykułu 144 ust. 3 mogą budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. Może się, pomimo tego, że ten przepis wydaje się dosyć jednoznacznie sformułowany, tu jest katalog kompetencji prezydenta naliczony, który on wykonuje, no mogą się pojawiać wątpliwości. Przykładem takiej wątpliwości jest artykuł 144 ust. 3 punkt 4, gdzie jest powiedziane, że inicjatywa ustawodawcza prezydenta jest prerogatywą. To się wydaje oczywiste, czyli jeżeli prezydent kieruje do Sejmu projekt ustawy na podstawie artykułu 118 Konstytucji, to jest to prerogatywa. Nie musi zwracać się do premiera o wyrażenie kontrasygnaty. Taka kontrasygnata nie jest też potrzebna do ważności tej inicjatywy ustawodawczej. To jest samodzielna decyzja prezydenta. Przykładowo w Polsce przyjęto taką tradycję, tak się, to nie jest żadna, no można powiedzieć, że to jest zwyczaj, chyba jeszcze nie norma zwyczajowa, ale zwyczaj konstytucyjny, że jeżeli dochodzi do uchwalania aktów prawnych, które mają takie zasadnicze znaczenie dla władzy sądowniczej, to rząd, minister sprawiedliwości, nawet jeżeli te akty opracowuje, przygotowuje, prosi prezydenta o wykonanie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. Czyli na przykład mamy ustawę o ustroju sądów powszechnych. Taka ustawa, która, o której będziemy mówić, którą na ćwiczeniach Państwo będziecie omawiać, konstytuująca sposób działania sądów w Polsce. Projekt tej ustawy do Sejmu wnosi prezydent. Taka tradycja się przyjęła. Jeżeli mamy ustawę o ustroju sądów administracyjnych, teraz niedługo prawdopodobnie będzie wykonywana taka inicjatywa ustawodawcza dotycząca nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I też tradycyjnie się przyjmuje, że to zrobi prezydent. I co do tego, zresztą prezydent może wnieść inicjatywę ustawodawczą w jakimkolwiek obszarze, może projekt ustawy wnieść w każdej dowolnej sprawie. Ale pojawia się pytanie, czy artykuł 144 ust. 3 punkt 4 obejmuje swoim zakresem artykuł 235 ust. 1 Konstytucji. Przepis, który mówi o zmianie Konstytucji. Tam jest powiedziane tak. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. I teraz pojawia się pytanie, czy projekt zmiany Konstytucji to jest to samo, co projekt zmiany ustawy. Czy wnosząc projekt zmiany Konstytucji, prezydent wykonuje inicjatywę ustawodawczą, czy wykonuje inicjatywę konstytucyjną? I teraz, jeżeli powiemy, że prezydent wykonuje inicjatywę ustawodawczą, no to w takim razie jest to prerogatywa, o której mowa w punkcie 4. Jeżeli powiemy jednak, że z tego artykułu 235 ust. 1 wynika inicjatywa konstytucyjna, która jest jakimś odrębnym aktem prezydenta, no to wtedy powiemy, że w takim razie taki akt prezydenta wymaga kontrasygnaty.
bo on nie jest wymieniony w tych wyjątkach w artykule 144. Teraz jakbyście Państwo przejrzeli stanowiska, jakie się w doktrynie pojawiają na ten temat, to one są bardzo różne. I na tle tego przepisu powstają wątpliwości. To znaczy, jedni mówią tak, w zasadzie konstytucja jest ustawą. Jeżeli konstytucja jest ustawą, to co więcej, artykuł 235 mówi projekt ustawy o zmianie konstytucji, czyli wprost expressis verbis potwierdza się, że to jest projekt ustawy, no to w takim razie, jeżeli to jest projekt ustawy, to mamy do czynienia z inicjatywą ustawodawczą. Artykuł 144 ustęp 3 punkt 4 mówi, że inicjatywa ustawodawcza jest prerogatywą. Prezydent wnosi, nie wymaga to zmiany, nie wymaga to kontrasygnału. Przeciwnicy takiego poglądu mówią jednak inaczej. Mówią tak, nie. Jeżeli chodzi o ustawy, to ustawa to jest akt, o którym mowa w artykule 118 Konstytucji. Tam mamy do czynienia z projektem ustawy. Co więcej, jak spojrzymy na system źródeł prawa konstytucji i to, co mówi Konstytucja o źródłach prawa, to w artykule 184, w artykule 87 ustęp 1 Konstytucja wyraźnie rozgranicza, czy wyróżnia Konstytucję i ustawę. W związku z tym nie można powiedzieć, że ustawa konstytucyjna to jest ustawa w rozumieniu artykułu 144 ustęp 3 punkt 4. To są dwa różne rodzajowo akty normatywne. Co więcej, jak Państwo sobie przypomnicie nasze wykłady z października z ubiegłego roku, tam mówiliśmy o tym, że konstytucja ma pewne szczególne cechy, których nie mają ustawy zwykłe. Innymi słowy, że jest to inny rodzajowo akt normatywny. W związku z tym mówią tak, nie można utożsamiać zmiany konstytucji ze zmianą ustawy. W związku z powyższym nie można przyjąć rozszerzającej wykładni tego punktu 4 ustępu 3 artykułu 144. Zwolennicy takiej argumentacji odwołują się do jeszcze jednego argumentu, mianowicie mówią tak, na gruncie artykułu 7 Konstytucji, czyli zasady praworządności, rozumuje się w ten sposób i rozumuje tak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, NSA i w sumie doktryna, że nie można rozszerzająco interpretować przepisów kompetencyjnych. Jeżeli się jakiemuś organowi przyznaje kompetencje, to tą kompetencję należy rozumieć ściśle. Rozszerzająca wykładnia przepisów kompetencyjnych, czy też wykładnia per analogia jest uznawana za niedopuszczalną. Innymi słowy, jeżeli powstaje wątpliwość, czy inicjatywa ustawodawcza dotyczy również ustawy o zmianie konstytucji, to należy taką wątpliwość rozstrzygnąć na odpowiadając negatywnie. Nie, bo to byłaby rozszerzająca wykładnia. No i ten przepis pokazuje, że mogą się pojawić sytuacje na gruncie artykułu 144 ustęp 3 punkt 4, które będą budziły wątpliwości co do tego, czy mamy do czynienia z prerogatywą, czy mamy do czynienia z aktem urzędowym, który powinien podlegać kontrasygnacie. Na tle tego przykładu, jeżeli chodzi o praktykę konstytucyjną, to z tego, co ja pamiętam, jeżeli prezydent wykonywał jakiekolwiek inicjatywy ustawy o zmianie konstytucji, to nie zwracał się o kontrasygnatę premiera. Tego Państwu na 100% nie powiem, bo nie śledziłem tych prac aż tak dokładnie, ale o ile mi się wydaje, no taką bardzo, sięgając do jakiejś takiej najbliższej przeszłości, taką znaną inicjatywą ustawodawczą prezydenta był projekt zmiany konstytucji, wprowadzenie tak zwanego rozdziału europejskiego. Prezydent złożył do Sejmu projekt zmiany konstytucji, gdzie dodany byłby taki osobny rozdział, który ułatwiałby funkcjonowanie naczelnych organów państwa w ramach Unii Europejskiej. Nad tym projektem zmiany konstytucji pracowała tak zwana komisja Gowina, nadzwyczajna komisja powołana do opracowania tego projektu. I z tego, co pamiętam, to prezydent nie zwracał się o kontrasygnatę do premiera, wykonując tą inicjatywę ustawodawczą. Chociaż wydaje się, że trudno powiedzieć, ale tak na pierwszy rzut oka przynajmniej wydaje się, że nie powinien mieć kłopotów z uzyskaniem takiej kontrasygnaty. Więc tu pojawia się problem. Problem też polega na tym, że niekiedy w naszej dotychczasowej historii zdarzały się takie sytuacje,
że nawet tam, gdzie akty urzędowe wymagały kontrasygnaty, gdzie chodziło o jakiś akt urzędowy niewymieniony w artykule 144 ustęp 3, prezydenci świadomie, począwszy od prezydenta Wałęsy, poprzez, no praktycznie nie wiem, czy prezydent Komorowski tutaj też takie praktyki stosował, ale prezydenci świadomie nie występowali o kontrasygnat. Wydawanie akt urzędowy, no i kłopot polegał na tym, że wszystkie inne organy władzy publicznej po prostu uznawały ten akt urzędowy za obowiązujący. Jakoś specjalnie nie zwracały uwagi na to, że tam w artykule 144 jest mowa, że akt urzędowy dla swej ważności wymaga kontrasygnaty. Prezydent wydawał akt urzędowy, nie uzyskiwał kontrasygnaty, a premier, Sejm, Senat nie protestowali i ten akt po prostu wchodził do obrotu prawnego. Takie sytuacje niestety się zdarzały. No, one się nie powinny zdarzać, ale miało to miejsce. Czasami zresztą działo się to w sposób tak, znaczy, czasami jest to tak, że ma to bardzo istotny taki walor polityczny. O ile pamiętam, to taka sytuacja była właśnie z powołaniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdzie to nie jest kompetencja wymieniona jako prerogatywa, a była wykonywana tak jak prerogatywa. Czasami to może przybierać taką formę, powiedzmy, no mniej istotną z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Ja też tego nie badałem, ale jedna z osób, które się zajmuje takim, śledzi te wszystkie poczynania kancelarii prezydenta i tak dalej, to mówiła mi, że tak było kiedyś, w tej chwili chyba nie jest, z powoływaniem profesorów. Tytuł profesora w Polsce nadaje prezydent. I też podobno było tak, że no, ponieważ nie jest to akt wymieniony w artykule 144 ustęp 3 Konstytucji, to powinien prezydent mieć kontrasygnat. To jest w ogóle kłopotliwe, bo tych profesorów się sporo powołuje w Polsce i to jest no, taki techniczny problem, że trzeba mieć te kontrasygnaty premiera na każdym takim powołaniu. Natomiast podobno było tak, że wielokrotnie byli powoływani profesorowie bez kontrasygnaty premiera. W tej chwili podobno to się zmieniło i ta kontrasygnata jest tutaj już składana. Na koniec może jeszcze tylko tyle, jeżeli chodzi o tą kontrasygnatę, że różne też były praktyki, jeżeli chodzi o sam sposób jej udzielania. Znaczy, literalnie, jak się czyta konstytucję, to należałoby dojść do wniosku takiego, że prezydent wydaje akt urzędowy, przesyła go premierowi, premier składa na nim swoją kontrasygnatę, czyli swój podpis, odsyła prezydentowi, no i z chwilą złożenia tego podpisu ten akt urzędowy staje się aktem ważnym. Natomiast no, często jest tak, że prezydent, powiedzmy sobie, sonduje premiera co do tego, czy złoży kontrasygnatę, czy nie, ale były takie praktyki, że po prostu do kancelarii prezydenta przysyłał premier in blanco takie dokumenty, znaczy swoją kontrasygnatę składał, wiedząc, że prezydent zamierza wydać jakieś akty urzędowe. On wcześniej dokonywał jakby kontrasygnaty in blanco, kontrasygnując pewne akty, które następnie później dopiero prezydent wydawał. No, takie sytuacje nie powinny się zdarzać z punktu widzenia tego artykułu 144 ustępu. To zawsze powinno być tak, że najpierw jest ten akt urzędowy, a potem dopiero premier przejmuje tą polityczną odpowiedzialność za jego wydanie. Cały czas, i to tyle może, jeżeli chodzi o kwestię prerogatywa kontrasygnatu. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy się dwa słowa poświęcili pojęciu tego aktu urzędowego. Cały czas operujemy, a może jeszcze jedno z tą kontrasygnatą, jedna rzecz z tymi aktami urzędowymi, mianowicie polska konstytucja mówi wyraźnie, że kontrasygnata dotyczy tylko aktów urzędowych, czyli dla swojej ważności akt urzędowy wymaga kontrasygnaty. Natomiast w niektórych krajach wykształciło się jeszcze takie pojęcie jak kontrasygnata obecności. Polega to na tym, że prezydent może pewne faktyczne działania podejmować tylko w obecności premiera. Na przykład, jeżeli prezydent miałby zamiar wypowiedzieć się na temat polityki zagranicznej, jakiejś istotnej kwestii, na przykład ratyfikowania umowy międzynarodowej, to wtedy to może zrobić w obecności premiera albo członka rządu, bo czasami też jest tak w niektórych państwach, że kontrasygnaty nie udziela premier, tylko na przykład minister właściwy. Na przykład jeżeli
akt prezydenta ma dotyczyć polityki międzynarodowej, to udziela kontrasygnaty minister spraw zagranicznych. Jeżeli miałby dotyczyć wymiaru sprawiedliwości, kontrasygnaty udziela minister sprawiedliwości. I czasami zdarza się w niektórych krajach tak, że jest tak zwana kontrasygnata obecności, czyli istotna z punktu widzenia polityki państwa wypowiedź prezydenta może zostać uczyniona tylko wtedy, jeżeli jest przy tym obecny premier albo odpowiedni członek rządu i on swoją obecnością, tym, że nie kwestionuje takiej wypowiedzi, udziela kontrasygnat. W Polsce no, nie wykształcił się taki zwyczaj, żeby kontrasygnata obecności była wymagana. Natomiast literalna interpretacja artykułu 144, gdzie się mówi, że kontrasygnacie podlegają akty urzędowe, no, wskazywałaby na to, że taka kontrasygnata obecności nie jest konstytucyjnie wymagana. Wypowiedź prezydenta, sama wypowiedź nie jest aktem urzędowym. Teraz przejdźmy w takim razie do tego, o jakie akty urzędowe tutaj może chodzić. Otóż konstytucja dosyć precyzyjnie określa rodzaje aktów urzędowych wydawanych przez prezydenta. I po pierwsze są to akty normatywne, rozporządzenia. Prezydent jest jednym z podmiotów, który jest upoważniony na gruncie artykułu 92 Konstytucji do wydawania rozporządzeń. Wtedy, jeżeli ustawodawca wyda takie upoważnienie w ustawie, że prezydent może wydać rozporządzenie, czy powinien wydać rozporządzenie, no to oczywiście prezydent takie rozporządzenie wydaje i rozporządzenie takie niczym się nie różni od rozporządzenia wydawanego przez Radę Ministrów na przykład. Innym rodzajem aktów urzędowych prezydenta są zarządzenia. To są akty też normatywne, ale one mogą mieć tylko wewnętrzny charakter. Czyli prezydent może na przykład aktem, zarządzeniem regulować status swojej kancelarii. Wyraźnie o tym mówi artykuł 144 ust. 3 punkt 29. Może wydawać zarządzenie na zasadach określonych w artykule 93 Konstytucji. Zarówno także tutaj trzeba pamiętać, że prezydent może wydawać takie akty normatywne. Oprócz aktów normatywnych prezydent wydaje akty indywidualne. Te akty indywidualne są wydawane w formie postanowienia. Wydając akty indywidualne, prezydent wydaje postanowienia. Tu chodzi o takie akty indywidualne, no, które są adresowane do jakichś podmiotów zewnętrznych, na przykład stosowanie prawa łaski, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego, powoływanie sędziów. To jest wydawane w formie postanowienia, ani konstytucja tutaj bliżej nie określa takich formalnych wymogów tego postanowienia, na przykład nie określa tej kwestii, czy one muszą być uzasadnione, czy nie. Na razie prezydent tych postanowień z reguły nie uzasadnia. Ale pamiętajcie Państwo, że prezydent wydaje akty indywidualne w formie postanowień. Jeżeli miałyby to być akty wewnętrzne, to oczywiście może wydawać prezydent wtedy w jakichś innych, przez siebie już wybranych formach, to mogą być jakieś, nie wiem, tam instrukcje, decyzje, cokolwiek, ale jeżeli chodzi o akty wydawane na zewnątrz, to są to postanowienia. No i trzeba pamiętać o tym, że prezydent wydaje też, że w ramach aktu urzędowego, pod pojęciem aktu urzędowego prezydenta, mieszczą się też takie akty, które nie mają charakteru rozstrzygającego, bo te, o których mówiłem wcześniej, czyli zarówno akty normatywne, jak i akty indywidualne w postaci postanowień, one mają charakter rozstrzygający. Prezydent wydaje rozporządzenie, czyli określa w sposób generalny jakąś treść norm prawnych. Wydaje postanowienie o prawie łaski, indywidualnie rozstrzyga o tym, że zwalnia kogoś z obowiązku odbywania kary. Natomiast czasami jest tak, że prezydent wydaje akty urzędowe, które nie mają charakteru rozstrzygającego. Kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, kieruje inicjatywę ustawodawczą do Sejmu, to nie rozstrzyga, bo dopiero Trybunał rozstrzygnie, czy przepisy zakwestionowane przez prezydenta są zgodne, czy niezgodne z Konstytucją, ale prezydent dzięki takiemu aktowi urzędowemu rozpoczyna w pewien sposób postępowanie.
No, teoretycy prawa by powiedzieli, że prezydent wykonuje pewną czynność konwencjonalną, która uruchamia kompetencje innego organu. Złożenie wniosku do Trybunału nakłada na Trybunał obowiązek wszczęcia postępowania, rozpoznania tego wniosku i wydania wyroku. Także pamiętajcie Państwo o tym, że nawet jak zerkniecie na ten artykuł 144 ust. 3, że tam oprócz aktów stanowiących o charakterze generalnym bądź indywidualnym pojawiają się akty urzędowe, które nie mają charakteru rozstrzygającego. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o akty urzędowe. W tej chwili jeszcze krótko przejdziemy do kompetencji prezydenta, do tego, w jaki sposób, za pomocą jakich kompetencji prezydent wykonuje te funkcje, o których mowa w artykule 126 Konstytucji. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy o artykule 126, że ustęp pierwszy to jest taka generalna charakterystyka urzędu, ustęp drugi to są funkcje prezydenta, no i to zastrzeżenie z ustępu trzeciego, że te funkcje prezydent może wykonywać tylko poprzez takie kompetencje, które mu są wyraźnie przyznane przez konstytucję lub ustawę, czyli nie może z faktu, że posiada jakąś funkcję, domniemywać swoich kompetencji. Wskazywałem też Państwu na to, że ze względu na tą szczególną genezę urzędu prezydenta w Polsce pozostało z tego w konstytucji poza tymi kompetencjami takie, które tradycyjnie się, mówię Państwa, przyznaje, nadawanie tytułów i odznaczeń, przyjmowanie listów wyjeżdżających, nadawanie tytułów profesorskich i tak dalej. Mówiłem Państwu o tym, że taką sferą szczególną aktywności prezydenta jest polityka zagraniczna i tutaj artykuł 133 Konstytucji określa te kompetencje prezydenta, które w ramach polityki zagranicznej prezydent realizuje. To jest problem przede wszystkim ratyfikowania umów międzynarodowych, mianowania i odwoływania ambasadorów. Na tle zresztą tej drugiej kompetencji pojawiają się od czasu do czasu takie spory między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych, dlatego że minister spraw zagranicznych praktycznie od początku wejścia w życie konstytucji przyjmuje takie rozumowanie, że to on wskazuje kandydata na ambasadora i tak naprawdę prezydent powinien dokonać jedynie formalnego aktu powołania, ponieważ rząd prowadzi politykę zagraniczną państwa, o czym będziemy mówić jeszcze chyba na tym wykładzie albo na przyszłym, to w takim razie to rząd, w tym wypadku minister spraw zagranicznych, decyduje o tym, jak z punktu widzenia polityki państwa, jaka kandydatura, jakiego ambasadora będzie najbardziej korzystna w danym kraju. Natomiast czasami prezydent odmawia powołania kandydatów wskazanych przez ministra sprawiedliwości, spraw zagranicznych. No i wtedy wybucha konflikt między rządem a prezydentem co do tego, kto tak naprawdę ma prowadzić tą politykę zagraniczną. I to ta kompetencja z artykułu 133, prezydent się wtedy mówi tak, nie wynika z konstytucji żadne tutaj obowiązek do uwzględnienia wniosku rządowych. W każdym razie ten artykuł 133 pokazuje, że prezydent ma pewną szczególną rolę do odegrania w ramach polityki zagranicznej. Wprawdzie tą politykę prowadzi rząd, ale prezydent no, ma tutaj istotne kompetencje, do tego zresztą za chwilę jeszcze przejdziemy. No, ta zasadnicza kompetencja polegająca na ratyfikacji umów międzynarodowych sprowadza się do tego, że jak prezydent odmówi ratyfikowania umowy międzynarodowej, no to wtedy Polska taką umową się nie zwiąże. Chociażby rząd wcześniej zadeklarował na forum międzynarodowym, że Polska będzie stroną tej umowy. I druga sfera takich kompetencji to są kompetencje dotyczące sił zbrojnych, o której mowa w artykule 134 Konstytucji. Trzeba też pamiętać o tym, że zarówno w tych dwóch przypadkach, czyli 133-134, jak i w innych, gdzie mowa jest o kompetencjach prezydenta, jest bardzo dużo ustaw zwykłych, które albo rozszerzają kompetencje prezydenta, albo dają prezydentowi nowe kompetencje. To o tym Państwo musicie pamiętać. I wreszcie trzecią sferą, taką, gdzie prezydent, no, konstytucja zakłada, że prezydent odegra szczególną rolę, to są stany nadzwyczajne, o których mowa w rozdziale 11 Konstytucji. Ja nie będę tutaj w szczegóły się wdawał, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak popatrzycie na charakterystykę stanów nadzwyczajnych, to zobaczycie, że bardzo istotną rolę tam, gdzie chodzi o wprowadzenie stanów nadzwyczajnych, odgrywa prezydent.
On nie robi tego samodzielnie, na przykład powiedzmy sobie wprowadzenie stanu wojennego wymaga wniosku Rady Ministrów, artykuł 229 Konstytucji, ale generalnie przyjmuje się, że w tych stanach nadzwyczajnych prezydent odgrywa szczególną rolę, no bo wtedy ten prezydent jest takim uosobieniem ciągłości państwa polskiego, wtedy, kiedy funkcjonowanie państwa jest zagrożone. I to są takie, powiedzmy, można jakby próbowali charakteryzować kompetencje prezydenta, to byśmy powiedzieli tak, ma tradycyjne takie kompetencje, które się od wywodzą jeszcze z okresu monarchii, które się przyznaje głowie państwa, ma pewien szczególny zakres kompetencji w zakresie polityki międzynarodowej, polityki obronnej i stanów nadzwyczajnych. Natomiast resztę kompetencji prezydenta no, trzeba by charakteryzować poprzez wskazanie, jakie są relacje prezydenta do pozostałych władz. Czyli po pierwsze do rządu w ramach władzy wykonawczej, a następnie do Sejmu i Senatu jako władzy ustawodawczej i do organów sądowniczych do wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli Państwu się zdarzy na egzaminie takie pytanie dotyczące właśnie charakterystyki urzędu prezydenta czy pozycji ustrojowej prezydenta, to tu kluczowe znaczenie ma właśnie ta analiza kompetencji, jakie określają relacje prezydenta z pozostałymi władzami, z rządem, z parlamentem i z sądami. Krótko, jeżeli chodzi o rząd. No niewątpliwie bardzo istotną rolę prezydent odgrywa przy powoływaniu i odwoływaniu rządu. O tym będziemy mówić, kiedy będziemy analizować pozycję Rady Ministrów, sposób powoływania rządu. Tu niewątpliwie Konstytucja przewiduje bardzo istotną rolę prezydenta w takim procesie. Można to powiedzieć tak, że im trudniej Sejmowi jest wyłonić większość, która będzie popierać rząd, tym większa jest rola prezydenta w tej całej procedurze powoływania rządu. Dlaczego tak się dzieje? No to będziemy o tym mówić, omawiając rolę czy sposób powoływania Rady Ministrów. Na razie Państwo musicie na słowo trochę uwierzyć, że jeżeli istnieje stabilna większość sejmowa, to rola prezydenta się sprowadza w zasadzie do no, takiego notariusza tego całego procesu, który się kończy tym, że prezydent wydaje, że prezydent powołuje Radę Ministrów. Tutaj charakterystyczne jest, o ile nie pamiętam, czy to się działo pod rządami obecnej konstytucji, czy małej konstytucji, ale przepisy były bardzo, rozwiązania były bardzo podobne. Przy którymś powołaniu chyba był taki rząd tworzony przez koalicję SLD-PSL, czyli to musiał być rok, no to musiał być pod rządami małej konstytucji, rok 93 chyba. I wtedy po wygranych wyborach SLD, nie wiem czy on się nazywał wtedy SLD czy SDRP, to w każdym razie partia postkomunistyczna i PSL stworzyły większość parlamentarną i przedstawiły kandydata prezydentowi, przedstawiły kandydata na premiera. No, prezydent wtedy Wałęsa powiedział tak, że on powołał premiera, ale nie wiem, czy to będzie ten kandydat. I w ogóle to prosiłby, żeby mu przedstawiono kilku kandydatów. Bo z konstytucji wynika, że to on powołuje premiera, on desygnuje premiera najpierw, a potem powołuje rząd, więc on tutaj będzie decydował. A tak, to o czym on ma decydować, jak ma tylko jednego kandydata. I wtedy koalicjanci mu odpowiedzieli w ten sposób, że nie będą mu przedstawiać żadnych kandydatów, dlatego że w systemie parlamentarnym o tym, o składzie rządu de facto decyduje większość parlamentarna, a prezydent jest tylko urzędnikiem, który to potwierdza. Jeżeli prezydent nie powoła przedstawionego mu kandydata, no to zgodnie z tą procedurą tych poszczególnych kroków powoływania rządu, inicjatywa przejdzie na Sejm i Sejm sobie sam wybierze premiera i rząd, nie oglądając się na prezydenta i wtedy prezydent będzie musiał to zaakceptować. No i prezydent Wałęsa musiał się z takim rozwiązaniem zgodzić i po prostu, no, mógł oczywiście formalnie odmówić, ale wiedział, że jeżeli odmówi powołania przedstawionego mu kandydata, no to, no to będzie kłopot, bo wtedy Sejm sobie sam wybierze. Jeżeli natomiast mamy taką sytuację, w której trudno jest zbudować większość parlamentarną, to wiadomo, że wtedy rola prezydenta jako po pierwsze osoby, która może zainicjować rozmowy koalicyjne, może doprowadzić do
zbudowania większości w Sejmie i wskazanie kandydata na premiera, a później powoływania rządu, że wtedy ta rola wzrasta. Natomiast, i to jest jakby jedna kwestia, czyli w tym aspekcie takim, gdzie prezydent działa jako arbiter między Sejmem a rządem, to rola tego arbitra jest wtedy istotna, kiedy w Sejmie jest kłopot z większością parlamentarną. Jeżeli nie ma takiego kłopotu, to ta rola arbitra wtedy nie ma większego znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie bieżącej polityki państwa, czyli o wyznaczaniu kierunków polityki, czy polityk, tak należałoby powiedzieć, i sposobach ich realizacji, to prezydent tutaj nie odgrywa istotnej roli. Zwróćcie Państwo uwagę na artykuł 146 Konstytucji. O tym przepisie będziemy jeszcze mówić za chwilę przy okazji Rady Ministrów. Ten przepis rozstrzyga, że to rząd prowadzi politykę państwa. Tutaj, żeby Państwu jakoś to unaocznić, to odwołam się do takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie wydane o sygnaturze KPT 2/08, gdzie powstał problem polegający na tym, że wprawdzie Konstytucja wyraźnie mówi, że rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa, ale powstał problem taki, co z polityką europejską, co z polityką w ramach Unii Europejskiej, dlatego że Konstytucja wprost nie mówi o polityce europejskiej. Nie Państwo tego możecie nie pamiętać, bo wtedy było przedstawione w taki dosyć trywialny sposób przez media, że chodziło o spór o tak zwane krzesła, to znaczy o to, kto na posiedzeniu Rady ma reprezentować Polskę w Unii Europejskiej, czy ma to robić prezydent, czy rząd. Między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem toczyły się wtedy takie, no można powiedzieć, bardzo ostry spór co do tego, jak to ma wyglądać na tle właśnie funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej. I w końcu premier zdecydował się na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego tej kwestii, ponieważ problem polegał na tym, że jeżeli by to byłby to problem polityczny, znaczy pytania były dwa. Po pierwsze, kto ma reprezentować państwo polskie? Czy może to robić premier, czy może to robić prezydent? Jeżeli miałby to robić również prezydent, czy wymagana jest tutaj zgoda premiera? A po drugie, kto na posiedzeniu Rady ma określać stanowisko Polski? Z punktu widzenia traktatów założycielskich jest powiedziane, że w Radzie Europejskiej zasiadają szefowie lub głowy państw. I Unia Europejska mówi tak, to prawo krajowe danego państwa decyduje, kto zasiada. Czy zasiada premier, czy zasiada prezydent, ma to być ktoś, kto prowadzi politykę państwa. W różnych krajach to jest różnie, jak Państwu mówiłem, we Francji będzie to prezydent, w Niemczech będzie to kanclerz, we Włoszech będzie to premier. No powstało pytanie, co z Polską? Ponieważ Konstytucja mówi tylko tyle, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów, więc prezydent stwierdził, że to nie jest polityka zagraniczna, ponieważ to jest jakby szczególny rodzaj polityki funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i tak naprawdę to on powinien tutaj po pierwsze reprezentować państwo, po drugie określać kierunki polityki państwa, bo to wynika z artykułu 126 Konstytucji. Premier z kolei powoływał się na artykuł 146 Konstytucji, no i określał tutaj, że to on przede wszystkim powinien wyrazić zgodę na to, czy prezydent pojedzie na taki szczyt, a po drugie, że to na pewno nie prezydent, tylko premier powinien decydować o kierunkach polityki w ramach Unii Europejskiej. W tej chwili to orzeczenie Trybunału się o tyle zdezaktualizowało, że o ile pamiętam, to na gruncie traktatu tam przedtem było tak, że mogły reprezentować państwo dwie osoby. W tej chwili chyba na gruncie traktatu lizbońskiego jest tak, że to tylko może być jeden przedstawiciel państwa w Radzie Europejskiej, więc to orzeczenie jest trochę zdezaktualizowane.
Tutaj macie Państwo zarysowaną istotę tego sporu kompetencyjnego. Ona mniej więcej wygląda tak, jak ja to Państwu mówiłem. I Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął ten spór. Tutaj macie Państwo sentencję orzeczenia, która się mniej więcej sprowadza do tego, że prezydent może reprezentować państwo polskie na posiedzeniach, na szczytach Rady Europejskiej, bo jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego w świetle artykułu 126. Więc może bez pytania się o zgody kogokolwiek, w szczególności premiera, jechać na posiedzenie i reprezentować państwo polskie. Ale politykę państwa wyznacza i realizuje na posiedzeniach Rady Europejskiej rząd i premier. Bo zgodnie z artykułem 146 to rząd realizuje politykę państwa. Za chwilę Państwu pokażę, z czego takie rozumowanie się wzięło. No w każdym razie tu wyraźnie to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące funkcjonowania Polski w ramach Unii Europejskiej oparło się na takim rozumowaniu, że to rząd jest tym organem, który realizuje politykę Polski w ramach Unii Europejskiej, nie prezydent. Prezydent odbierał oczywiście to orzeczenie jako swój sukces, bo pokazywał, że może jechać na posiedzenie Rady Europejskiej i nikt mu tego nie może zabronić i może tam nie musi się o nikogo pytać, bo jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego. Ale jak się wczytamy w to orzeczenie, no to z niego wynika wyraźnie, że prezydent może wprawdzie jeździć gdzie chce, ale realizować polityki państwa nie będzie, bo będzie to robił rząd. I tutaj, jak ktoś chce tak właśnie przeanalizować, jak wygląda relacja między premierem a prezydentem, między rządem a prezydentem w ramach władzy wykonawczej i realizowania polityki państwa, to tutaj są takie fragmenty, które wyraźnie na to wskazują. I Trybunał Konstytucyjny podkreślał dwie rzeczy, że po pierwsze prezydent nie ma w Konstytucji kompetencji do samodzielnego realizowania polityki zagranicznej Rzeczpospolitej, że należy przyjąć, oczywiście tu powstaje wątpliwość, czy polityka Polski w ramach Unii Europejskiej jest polityką zagraniczną. W tej chwili to można mieć co do tego duże wątpliwości. Ale należy przyjąć takie szersze rozumienie pojęcia sprawy zewnętrzne i przyjąć, że nawet jeżeli się spieramy o to, czy polityka Polski w ramach Unii jest sprawą, jest polityką zagraniczną, to należy przyjąć, że jest jakąś sprawą zewnętrzną. I wyraźnie tutaj wskazuje Trybunał Konstytucyjny, że rola prezydenta powinna się ograniczać do reprezentowania, natomiast wyznaczanie kierunków polityki, realizowanie polityki spoczywa na Radzie Ministrów i za to Rada Ministrów odpowiada przed Sejmem. Takiej wątpliwości nie ma, jeżeli się popatrzymy na politykę wewnętrzną, bo tu jest ewidentne, że tą politykę realizuje i za nią jest odpowiedzialny rząd. Jeżeli chodzi o relacje z Sejmem, to oczywiście znów można powiedzieć tak, że te relacje między prezydentem a Sejmem sprowadzają się tak naprawdę do dwóch podstawowych, tam jest wiele tych kompetencji, można wskazać, ale są dwie podstawowe. Pierwsza kompetencja to jest inicjowanie prac Sejmu poprzez składanie projektów ustaw. To jest artykuł 118. Jeżeli mówimy o wykonywaniu władzy ustawodawczej. I druga kompetencja to jest weto ustawodawcze i kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czyli artykuł 122 Konstytucji. Z jednej strony prezydent może pobudzać, próbować kooperować z Sejmem na płaszczyźnie legislacyjnej, przedkładając projekty ustaw. W praktyce aktywność prezydenta w tym zakresie zależy od tego, jakie prezydent ma relacje z większością sejmową. Jeżeli prezydent pochodzi z tego samego obozu, to z reguły te relacje polegają na tym, że kieruje więcej inicjatyw ustawodawczych. Natomiast jeżeli chodzi o weto ustawodawcze, to wtedy nie korzysta z weta ustawodawczego.
Jeżeli prezydent jest z przeciwnego obozu politycznego, to wtedy regułą jest to, że prezydent kieruje mniej inicjatyw ustawodawczych, bo zakłada, że one nie mają szans na uzyskanie większości, ale za to kieruje zakłada więcej wet ustawodawczych i kieruje więcej wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. O ile pamiętam, na przykład problem wniosków do Trybunału z poprzedniej kadencji, to przy prezydencie na przykład, przy wszystkich praktycznie, od prezydenta Wałęsy, ale przede wszystkim prezydenta Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, to było tak, że aktywność prezydenta przed Trybunałem Konstytucyjnym zaczynała się wtedy, kiedy w Sejmie pojawiała się większość parlamentarna pochodząca z przeciwnego obozu politycznego. I to jest jedna kwestia, natomiast druga kwestia związana z władzą ustawodawczą, to jest kwestia powoływania rozwiązywania parlamentu i zarządzania wyborów. Mianowicie w systemie parlamentarnym zakłada się, że prezydent jest po części gwarantem sprawnego funkcjonowania większości parlamentarnej. W związku z tym oczywiście po wyborach, jeżeli konstytuuje się Sejm i Senat, to wtedy zadaniem posłów i senatorów jest stworzenie większości takiej, która może uchwalać ustawy i może popierać rząd. Jeżeli istnieją trudności ze sformułowaniem takiej większości, albo jeżeli się okaże, że większość zostanie sformułowana, ale w trakcie trwania kadencji Sejmu ona zostanie, powiedzmy, utracona, w szczególności, jeżeli się nie udaje uchwalić ustawy budżetowej, bo to jest taka sytuacja szczególna, to wtedy albo się nie udaje uchwalić ustawy budżetowej, albo się nie udaje powołać rządu, bądź rząd uzyskuje wotum nieufności, wtedy wkracza prezydent i on podejmuje decyzję co do rozwiązania parlamentu. Wtedy się zakłada, że prezydent jest takim arbitrem między rządem, który utracił większość w parlamencie i jest w sporze z Sejmem, a samym Sejmem, i rolą prezydenta jest zdecydowanie, czy konieczne jest rozwiązanie parlamentu, czy też na przykład można powołać misję tworzenia rządu komuś innemu i istnieje jakaś szansa, żeby państwo funkcjonowało sprawnie, a sprawne funkcjonowanie systemu parlamentarnego polega na tym, że istnieje rząd, który cieszy się poparciem większości parlamentarnej. Jak dokładnie te instrumenty prezydenta wyglądają, będziemy mówić przy okazji uchwalania wotum zaufania, wotum nieufności, powoływania rządu, ale to musicie sobie państwo zakodować, że rolą prezydenta jest wkraczanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Wtedy, kiedy ta większość parlamentarna się chwieje, kiedy ona zostaje utracona, wtedy prezydent ma pewne możliwości działania. One się z reguły sprowadzają do odpowiedzi na pytanie takie, czy popierać obowiązujący jeszcze układ w Sejmie, czy też uznać, że ten układ sejmowy wyczerpał swoje możliwości polityczne, należy zarządzić przedterminowe wybory parlamentarne. I wreszcie, jeżeli chodzi o sądownictwo, to w przypadku sądownictwa też prezydent posiada pewne określone kompetencje. No po pierwsze do powoływania sędziów, na tle tej kompetencji w tej chwili toczy się ten spór, o którym państwu mówiłem. I pytanie jest takie, jaką rolę tutaj odgrywa Krajowa Rada Sądownictwa. To jest artykuł 179, który mówi, że na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa prezydent powołuje. Teraz jest pytanie, jakie znaczenie ma ten wniosek dla prezydenta. Po drugie, prezydent powołuje prezesów, czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc ma takie kompetencje kreacyjne. No i po trzecie, jak państwu mówiłem, oczywiście prezydent może prezydent w zasadzie nie może wkraczać w wymierzanie sprawiedliwości, czyli nie ma żadnych kompetencji nadzorczych nad merytoryczną działalnością sądu. Wyroki sądowe wydawane w imieniu Rzeczpospolitej nie mogą być kontrolowane, kwestionowane, czy w jakikolwiek inny sposób oceniane przez prezydenta, z jednym wyjątkiem prawa łaski. I te wyroki oczywiście mogą spowodować, że czasami prezydent będzie też związany takim orzeczeniem sądu i będzie musiał się poddać temu orzeczeniu, pomimo tego, że jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego.
Nie wiem, czy Państwo śledzicie taki spór, jaki się w tej chwili toczy. No, on się formalnie toczy między Kancelarią Prezydenta, a bodajże Fundacją Helsińską, ale de facto jest to spór Prezydenta. Mianowicie chodzi o odmowę Prezydenta ujawnienia nazwisk ekspertów oraz treści ekspertyz, które na zlecenie Kancelarii Prezydenta były przygotowywane, już nie pamiętam, chyba wtedy, kiedy Prezydent miał podpisać zmiany w ustawie emerytalnej. Czy w jakiejś innej, chyba chodziło o tę ustawę emerytalną. Prezydent odmówił, twierdząc, że interes publiczny wymaga, żeby ci eksperci pozostali anonimowi. Niedawno chyba Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że taka odmowa jest niezgodna z prawem, ponieważ zarówno artykuł 61 Konstytucji, jak i ustawa o dostępie do informacji publicznej zakłada, że jest to informacja publiczna, nie przewiduje, żeby tutaj były jakieś wyjątki. I w związku z tym każdy obywatel ma prawo wiedzieć, kto na zlecenie Kancelarii Prezydenta sporządza ekspertyzę, jaka jest treść tej ekspertyzy. Orzeczenie jest kontrowersyjne, dlatego że z jednej strony rzeczywiście tak jest, jak mówi sąd, ale z drugiej strony czasami może się tak zdarzyć, że z punktu widzenia Polski na przykład, jeżeli są sporządzone ekspertyzy dotyczące celowości ratyfikowania umowy międzynarodowej, to ujawnianie takich ekspertyz może spowodować, że osłabi się stanowisko negocjacyjne państwa polskiego w trakcie negocjowania treści takiej umowy. Więc to jest kwestia sporna, ale generalnie prezydent może tu podlegać pewnym ograniczeniom. Zasadniczo jednak prezydent zakłada się tak, że prezydent powinien i ma zgodnie z konstytucją wpływ na, można tak powiedzieć, obsadę kadrową, jeżeli chodzi o sądy. Natomiast nie ma wpływu poza prawem łaski na merytoryczną działalność sądów, na wymierzanie sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę całokształt postanowień konstytucji i ustaw, które określają rolę prezydenta, funkcję prezydenta, kompetencje prezydenta, relacje prezydenta do innych organów władzy publicznej, na podstawie tego wszystkiego w Polsce formułuje się tak zwaną zasadę aktywnej prezydentury, czy może lepiej powiedzieć zasadę tak zwanej aktywnej prezydentury, która to zasada nie jest wprost wymieniona w Konstytucji. Tam Państwo nie znajdziecie takiej zasady, ale na zasadzie inferencji przyjmuje się, że można ją z postanowień Konstytucji wyinterpretować. Innymi słowy, że my mamy wprawdzie system parlamentarno-gabinetowy, ale to nie jest taki klasyczny system parlamentarno-gabinetowy, dlatego że istnieje ta zasada aktywnej prezydentury. To znaczy, że w klasycznym systemie parlamentarno-gabinetowym prezydent jest wyłaniany przez parlament, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe jako szczególna forma, gdzie są dwie izby i tak dalej. W Polsce to są wybory powszechne, więc tu jest różnica. Po drugie, że prezydentowi w takim klasycznym systemie parlamentarnym przypisuje się w zasadzie tylko takie kompetencje, które tradycyjnie przysługują głowie państwa, natomiast nie przypisuje się prezydentowi kompetencji, które pozwalają mu na prowadzenie bieżącej polityki, na określanie czy współdecydowanie, czy współudział w bieżącej polityce państwa. W Polsce taka sytuacja nie występuje, dlatego że, jak państwo się staramy to wykazać, prezydent ma wiele kompetencji, które powodują, że może on w sposób istotny wpływać na bieżącą politykę państwa. I z tego powodu formułuje się zasadę aktywnej prezydentury. Oczywiście można powiedzieć tak, że określając czy charakteryzując urząd prezydenta, można go scharakteryzować za pomocą kilku przymiotników. Można powiedzieć tak, że, czy może nie przymiotników, ale kilku ról prezydenta. Można powiedzieć tak, że oczywiście prezydent po pierwsze jest najwyższym reprezentantem państwa. Po drugie, jak się mówi, prezydent pełni rolę notariusza w takich sytuacjach, gdzie akty prezydenta są wydawane, ale prezydent tak naprawdę nie decyduje o treści tych aktów. Na przykład powołując, dokonując zmian w składzie rządu, sytuacja wygląda tak, że premier zwraca się do prezydenta o odwołanie ministra i powołania nowego ministra. No i formalnie to jest akt prezydenta, ale przyjmuje się na gruncie konstytucji, że prezydent nie może się sprzeciwić temu. To znaczy, że pełną władzę w tym zakresie zmian składu rządu tak naprawdę ma premier. Premier, wniosek prezydenta powinien być zaakceptowany przez prezydenta tak co do odwołania, jak i powołania nowej kandydatury. Wtedy prezydent występuje
jako taki, można powiedzieć, najwyższy notariusz państwowy, bo on wydaje akt, ale nie decyduje o jego treści. Prezydent jest organem władzy rezerwującej, takiej rezerwowej, czyli w pewnych sytuacjach on będzie wkraczał niejako no, ekstremalnie i realizował pewne swoje kompetencje. Tak jest w stanach nadzwyczajnych. Przyjmuje się, że prezydent jest organem władzy neutralnej, co jest założeniem no, wysoce idealizacyjnym. Przyjmuje się na przykład, że jeżeli prezydent rozstrzyga spór między rządem a Sejmem co do na przykład składu rządu, większości parlamentarnej, ma zdecydować, czy rozwiąże parlament, czy nie rozwiąże parlamentu, to wtedy, że on działa jako taki arbiter, który jest neutralny w stosunku do istniejącego układu politycznego. No, biorąc pod uwagę, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych i że tak naprawdę realny wybór prezydenta polega na tym, że musi uzyskać poparcie jakiejś dużej siły politycznej. Zwróćcie Państwo uwagę na przykład, jaka jest różnica, niedawno były wybory prezydenta Niemiec i prezydenta Francji. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wygląda te wybory w Niemczech, gdzie jest taki klasyczny system parlamentarny. Bundestag, tam toczyły się głównie negocjacje na temat wyborów prezydenta, to nie są wybory powszechne. Obecny prezydent Joachim Gauck to jest osoba, która nie jest związana z żadną partią polityczną. Natomiast prezydent Francji, teraz wybory pierwsza, która się wczoraj odbyła, to jest wybór stricte polityczny. No i teraz w Polsce właśnie mamy taką sytuację, że wprawdzie my zakładamy, że mamy system parlamentarno-gabinetowy, że prezydent może nie być związany z polityką, że powinien być arbitrem w pewnych sytuacjach, które konstytucja przewiduje, ale z drugiej strony system wyborów powoduje, że określanie, powiedzenie, że prezydent sprawuje władzę neutralną, politycznie znajduje pewne podstawy w Konstytucji, tam gdzie jest mowa o kompetencjach prezydenta, natomiast tam gdzie jest mowa o wyborach, no to prezydenta trudno mówić, że jest to władza neutralna i że sprawowanie tego arbitrażu prezydenckiego jest, zawsze będzie neutralne. W związku z tym, podsumowując, można by powiedzieć tak, że ta zasada aktywnej prezydentury z tymi wszystkimi rolami prezydenta, o którym Państwu mówiłem, ma swoje pewne zalety. Dlatego, że prezydent może z jednej strony pobudzać rząd do określonych działań, z drugiej strony może blokować pewne działania rządu i dzięki temu gwarantuje taki system, że no nie zawsze jest tak, że ten, kto ma te 251 głosów w Sejmie, może ma pełnię władzy wykonawczej, że może decydować w sposób arbitralny, dowolny o wszystkich możliwych kierunkach polityki państwa. Tutaj często się okazywało, że rola prezydenta w inicjowaniu działań rządu, powstrzymywaniu działań rządu jest rolą pożądaną. Ale z drugiej strony może się pojawiać taka sytuacja, że spór, jaki się będzie pojawiał na tle między rządem a prezydentem, jako dwoma organami władzy wykonawczej, będzie sporem destrukcyjnym, który będzie powodował, że zamiast rozwiązywać pewne problemy władzy wykonawczej, one będą po prostu no, cały czas nierozwiązywane i tutaj na wiele przykładów takich można podać. No i z trzeciej strony na tle tej aktywnej prezydentury pojawia się też problem roli prezydenta wtedy, kiedy on decyduje o ograniczeniu praw człowieka. Innymi słowy, podsumowując, można powiedzieć tak, że ta rola, czy ta aktywna prezydentura w myśl polskiej konstytucji, ten pomysł, który jest dosyć oryginalnym pomysłem, no ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. I o tych wadach, w szczególności na czym one polegają, będziemy mówić wtedy na następnym wykładzie, gdzie będziemy analizować zagadnienia dotyczące ustrojowej pozycji rządu. Teraz to wszystko. Dziękuję bardzo.